Tak, moje słabe strony, czyli wyglądanie się. Jest to naprawdę bardzo ciężkie do zrealizowania. Mam nadzieję, że mi się uda. Najtrudniejszy jest zawsze, tak jak każdy wie, bo później się tam wiedziało, że kupuje, to wszystko zostanie odpoczywane. No bo marketing, taki marketing jest szeptany, czyli ktoś się poleci do innej osoby, tak w sumie jeszcze na odpowiedzi się informuje. Nie wystarczy jasny kapitał własny, czyli może mi zabrać pieniędzy, chociaż mogę tutaj też powiedzieć, że nie muszę mieć żadnego biura, mogę to robić również mobilnie, więc jeśli nie będę miała pieniędzy, mogę to robić w domu. I po prostu jutro przyjeżdżamy do mnie do własnego domu, ewentualnie właśnie mobilnie. Więc pieniądze też nie mają bardzo dużego znaczenia tutaj. Nie wiem, czy doświadczenie prowadzę inne działalności. No jak wiecie, jestem w czwartej klasie, nie prowadziłam jeszcze żadnej działalności. Myślę, że jakieś kursy, które pomogą mi prowadzić działalność na pewno są i pewnie z nich korzystać. Szanse, pierwsze personal shopper w Opolu. Mobilność i własną pracę przez internet. Możliwość rozszerzenia oprogramowania i usługi. Chodzi mi tutaj o to, że jeśli uda mi się i będę coraz lepsza, mogę również tworzyć na przykład własną markę, tylko zależy, czy będę dużo zarabiać. Zagrożenia, brak zainteresowania ze strony klientów. Są to usługi dość drogie, bo jedna na przykład porada oraz polecenie, które mogą kosztować 250 zł, albo można odliczyć 100% od wydanych pieniędzy na zakupy, czyli 20%. Nieefektywne działania, czyli po prostu tak jest. Informacje o zarządzie firmy i pracownikach. Pracując w mojej branży, nie będę potrzebowała żadnych pracowników, aby właśnie nie naruszać budżetu do firmy. Tak, to są moje prywatne zdjęcia. Jednakże, jeśli właśnie firma będzie dobrze prosperować, to myślę, że z czasem nie będę mogła sobie poradzić sama. Dlatego będę myślała nad jakimś pracownikiem, który na przykład będzie robił to mobilnie, a ja będę robiła to stacjonarnie. Zawsze jakaś pomoc jest dobra. I marketing, ulotki, czyli tak jak ja pomogłam teraz moim znajomym i rodzinie, myślę, że oni pomogą mi. Chciałabym, aby ubrali się oni w ubrania, które ja im przyniosłem, całe stylizacje i po prostu chodzili po galerii Karolinka i rozdawali ulotki, tak aby klienci nie tylko dostali ulotkę i super fajnie możemy wyrzucić do śmietnika, ale aby zobaczyli moją pracę właśnie na moich znajomych od razu. Groupon jest to strona internetowa, której można się promować. Oczywiście jest tam pobierany jakiś taki mały procent, ale jest tam naprawdę dużo rzeczy klientów i myślę, że tam promocja jest jak najbardziej. Social media, czyli takie jak Instagram, Facebook, można tam się promować. Wiadomo, że zawsze to będzie taki świeży, zazwyczaj znajomi, czyli właśnie taka poczta szeptana, czyli osoby, które polecą mnie inne. I tanie branżowe są to tanie, które prezentujemy swoją markę, a w ogóle swój udział. I dziękuję za uwagę. Ja jedno pytanie zadam, dlaczego akurat ty był pan na Karolinkę w Opolu, a nie bliżej, jak powiedziałeś, chcesz prowadzić? Znaczy, tak jak mówiłam, to nie chodzi panu o głosno, tak? No, ty. Tak, już właśnie tak myślałam. Więc tak, chciałabym, żeby to było nie w Płocku, a właśnie w Opolu, ponieważ jest tam, jak wiadomo, więcej ludzi. Tutaj w Płocku niestety jest ich niewiele i jeśli pracowałam w galerii w Płocku, gdzie no, rzeczą nie jest zbyt dużo, myślę, że jeszcze ciężej byłoby się wybić. A w Opolu mam duże szanse, ponieważ nie ma tam ani jednej jeszcze z bliski modowej, a na pewno jeszcze tutaj będzie dużo, bo przez galerię Karolinka wiele osób przechodzi. Mam tutaj właśnie również dotacje, które mogę dostać i mogę przekazać to teraz szybko. Jeszcze raz. Z tego chciałam korzystać, panie, za pracę na 24 tysiące i jest to dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Tam poprosiłam właśnie na co chciałabym przeznaczyć przede wszystkim na reklamę na moją stronę internetową, właśnie przy stronie internetową też mogę się reklamować. A to się dobrze? Tak, oczywiście, ale też nie będę miała pieniędzy. Będę mogła to zrealizować. Właśnie mówiłam, że będę mogła to robić u siebie w domu, ponieważ przyjąć klienta nie jest dużo, potrzebuję centymetry. Ale jakie zadanie kilku pytań i nawet bym mogła wydziałać. A ile osób by się zdecydowało? A dzisiaj, tak jak miałam znajomi i moja rodzina, często się pytają, doradzam, że moja
się bardzo pomyśleć, bo mam wspominane coś, czego tutaj profesjonalnego nie ma. Jednak mam pytanie, powiedz mi, czy wiadomości, jakie są koszty zdjęcia biura do kawy? Tak, jak mówiłam, jest 140 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Jeśli ja mam 20 metrów, to daję za 1300 zł miesięcznie. Jeśli będzie dobrze profesorować i myślę za porządek, okej, okay, może mi się udać. Jeśli nie, zrezygnuję z tego po prostu i będę zrobiłam opinię, więc moja działalność nigdy nie umrze. W Twoim przypadku najgorsze, najtrudniejsze moim zdaniem jest to, że musisz dać do zrozumienia klientom, że oni Cię potrzebują. Jakbyś otwierał firmę, to jasno, to nie musisz mówić, że mam jeździć do domu, bo im okna, wiesz, siedzimy na środku, tak? Tylko oni widzą to i z problemem zgłaszają, wybierają firmę. U Ciebie jest tak, że rzadko kiedy ktoś sobie pomyśli, ja pójdę do stylistki, bo kiedy to wygląda, tylko Ty musisz dać do zrozumienia ludziom, że oni Cię potrzebują. Więc to jest taki problem, że to wybicie się, ale jeżeli mówisz, że są takie firmy, na podstawie Warszawy czy w większych miastach, to myślę, że opowiem, że to dobrze nie działa. Zresztą myślę, że to też nie jest taki duży problem, bo jak ludzie korzystają z usług, trenera personalnego, który również jest bardzo drogi dla jego syna i to jest 200 zł na godzinę, tak, każdy ma wrażenie, że kto traci 200 zł za godzinę ćwiczeń, tak, są osoby, które to traci, które będą korzystały, ale nie musi to być 200 zł, bo może to być 20% jakiejś kwoty. Damy 100, bo się nie powiedzieć, że udało, okej, okay, dostaję 20, tylko tak naprawdę jest...